Rzeczywiście poseł Bartosz Kownacki właśnie stąd odszedł z Solidarnej Polski. Wywołało to u niektórych zaskoczenie, u innych może mniejsze, ale stało się faktem. Dlatego tutejsza organizacja dynamiczna, młoda, która się rozwija dość prężnie, została w pewnym sensie osamotniona i ja, upoważniony do tego przez Zbigniewa Ziobrę, z taką misją, to może za duże słowo, ale z takim pomysłem, również na oczekiwania Państwa tutaj dzisiaj przyjechałem, żeby się spotkać, użyję słowa trochę ogarnąć, zastanowić dlaczego, jak i co w przyszłości. To dużo i może mało. Mówię to o tym dlatego, że chciałbym też w tym miejscu tutaj powiedzieć wyraźnie, tą drogą może podziękować wszystkim za życzliwość, bo nie jest tajemnicą, że ta data, gdzie upływało, takie słowo użył Jarosław Kaczyński, ultimatum, prawda? Ona, ta data sprawiała, że bardzo wiele słów pokrzepiających, takich słów, żebyśmy tutaj nie ulegali presji, szantażowi, to może mocne słowo, ale nie jest tajemnicą, że to była pewna akcja dość mocna, intensywna, żeby Solidarną Polskę zmarginalizować, a może nawet doprowadzić do jej destrukcji, głównie przez co? Przez klub parlamentarny, bo wiadomo, że w Sejmie musi być 15 posłów. Nic takiego się nie zdarzyło, na szczęście. To może nie jest tyle nasz sukces, co porażka kolegów, koleżanek dawnej partii, którzy chcieli na to liczyli. To jest też moment, kiedy Jarosław Kaczyński musi zauważyć, pogodzić się z tym, że jest partia. Partia, która ma swoją przyszłość, partia, która nie jest wrogiem, jest konkurentem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Konkurencja może być tylko dźwignią i szansą na przyszłość, a nie zagrożeniem. Ale to już mamy za sobą. Życzymy Bartkowi jak najlepiej na nowej drodze, Mariuszowi Orionowi również. Szkoda, że tak się stało. Zawieszenie to nie wyrzucenie, ale on jednak to tak potraktował. Sam zdecydował się odejść i te fakty mamy już za sobą. A dzisiaj chcemy porozmawiać w czasie wakacji, ale w dobrym. Ja chcę podziękować też, że Państwo tutaj są, że wytrwali i że znakomita większość, nie są mi znane fakty, żeby z tych działaczy, którzy włożyli dużo serca w tym trudnym okresie, żeby odchodzili albo byli nawet w wielkim jakimś wahaniu. To świadczy dobrze o kondycji tej młodej, nowej partii, ale która nazywa się Solidarna Polska i nie wątpię, że w trudzie i znoju buduje się przyszłość i czas pokaże i mam nadzieję potwierdzi, że racja była po naszej stronie, żeśmy tutaj nie zwątpili. Możemy napytać? Tak. Świeżo jesteśmy po konferencji prasowej pana posła Kownackiego wczoraj. No, powiedział, że kierownictwo partii z nim paskudnie się obeszło, ponieważ najpierw go obmówiono, posądzono o jakieś tam, prawda, konszachty z PiS-em, z prezesem, a ponoć dopiero z nim rozmawiał po wyjściu z partii. Również posądzono go o chęć zysku, jakieś opłaty, jakieś targi i tak dalej, i tak dalej. Następnie, no właściwie stwierdził, że to był sąd kapturowy, dlatego że nie zawiadomiono go o tym, że zarząd nad nim debatuje i w zasadzie nie dał mu szansy obrony swojego stanowiska, wyjaśnienia czy wytłumaczenia się. Jak to było rzeczywiście? Tak mało solidarnie postąpiliście? Zaskoczony jestem tymi słowami, podwójnie. Po pierwsze dlatego, że w takich wypowiedziach warto zachować pewną powściągliwość, w ogóle, generalnie, a tym bardziej, jeżeli autorem wypowiedzi jest prawnik, dobry prawnik. No, prawnicy są mistrzami i powinni słowa ważyć, dlatego tak sformułowania radykalne absolutnie są dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie powiem o honorze jeszcze. No więc właśnie, ja myślę, że można różnie interpretować. On jako prawnik, Bartek doskonale wie, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. To jest zasada, doktryna, że wątpliwości zawsze na korzyść tych oskarżonych. On nie był oskarżony. On był poproszony, to mogę powiedzieć do wszystkich kamer ze spokojem. Otóż myśmy na zarządzie postanowili tak, że rozmowę niezwykle ważną, kluczową przeprowadzi z Bartkiem Zbigniew Ziobro. I spyta go i go poprosi o odniesienie się do słów, które on publicznie w telewizji Superstacja wypowiedział. No nie do mnie należy interpretacja, jak on to rozumie, ale na tym polegała droga i szansa na porozumienie. Bo jeżeli coś mi się powie nie tak, ja się mogę z tych słów wycofać, ja mogę je sprostować, ja mogę się od tych słów zdystansować albo odciąć. No my nie możemy się zgodzić na to, żeby partia w Sejmie zwłaszcza przechodziła obojętnie wobec zapowiedzi
czy rozważania możliwości wyprowadzenia 5 posłów w chwili, kiedy PiS bardzo na to liczy. No i to było clue. I Zbyszek Ziobro, mówił mi to bezpośrednio, poprosił: Bartku, co ty na ten temat masz do powiedzenia? Czy jesteś gotowy od tych słów się odciąć? Nie. No skoro odmówił, został nie usunięty, chcę zauważyć, tylko zawieszony. Ale...